Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam kolejny odcinek, czyli kolejną propozycję z serii Co dobrego na obiad. Dokładnie, a dziś zaproponujemy Wam pyszne, pieczone kotleciki z dodatkiem kapusty. Palce lizać! Na początku podsmażamy jedną pokrojoną w kosteczkę cebulę, jedną startą marchewkę, 300 g szatkowanej białej kapusty i doprawiamy całość solą i pieprzem do smaku. 500 g mięsa mielonego doprawiamy solą, pieprzem oraz słodką czerwoną papryką i mieszamy. Następnie formujemy z niego nieduże kotleciki i układamy je na blaszce do pieczenia wyłożonej folią. Teraz przy pomocy kieliszka robię w kotletach niewielkie wgłębienia i wypełniam je podsmażonymi warzywami. Na górze każdego kotlecika układam plaster pomidora i posypuję odrobiną tartego żółtego sera. Całość wkładam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 30 minut i gotowe. Takie kotleciki to fantastyczna propozycja na prosty, szybki i naprawdę smaczny obiadek z dodatkiem warzyw dwa w jednym, no bo macie i mięsko i warzywa w jednym kotleciku. Dokładnie, poza tym nie można nie wspomnieć o tym, że są tak pyszne, że znikają w okamgnieniu. Smacznego!